Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji. Już 20 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji o godzinie 17. I przegląd nastąpił przegląd korespondencji. Najważniejszymi kwestiami było trzy pisma, czy tam trzy kwestie, które Państwu pokrótce przedstawię. Pierwsza rzecz to pisze do nas Pani Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 163 na ulicy Podedworze 2A, gdzie ponownie zwraca się z prośbą o przyznanie środków finansowych w kwocie 800 zł na organizację międzyprzedszkolnego konkursu recytatorskiego dotyczącego twórczości Heleny Bechlerowej, patronki tego przedszkola. Zwłaszcza, że w grudniu 2013 roku mija 105. rocznica urodzin pisarki, która jest patronką przedszkola. I właśnie tutaj mam pytanie do zarządu, do pana przewodniczącego. Już o tym wspominałem na poprzedniej sesji, jak były zadania priorytetowe dzielone. Czy z tej kwoty można byłoby wydzielić taką subwencję, nazwę tak, na ten konkurs? I czy można byłoby na następnej sesji przygotować taką uchwałę? Tak, chodzi o przedszkole, rozumiem. O przedszkole 163, pani dyrektor Małgorzata Sałacińska, to jest na Podedworze 2A. Pani dyrektor podczas wakacji dzwoniła do mnie w tej sprawie. To jest, i ja z tego okresu odbyliśmy taką rozmowę. Ja z mojej strony nie widzę przeszkód, ani ze strony zarządu, żeby stosowny projekt uchwały na przykład na najbliższej sesji, najbliższą sesję przygotować. Tam jeszcze jest pewna rezerwa na przyszły rok, także to faktycznie jakoś akurat tak się stało, że to przedszkole, to jest nowe zadanie. To jest zadanie priorytetowe. Ja wiem, ale do tej pory ten konkurs nie był realizowany. Przygotowując projekt uchwały w sprawie zadań priorytetowych, przyjęliśmy taką zasadę, że przeznaczamy środki na kontynuację, ze względu na szczupłość środków i konieczność podziału. Czyli przyjęliśmy taką zasadę, że przeznaczamy środki na kontynuację dotychczasowych konkursów w przedszkolach, a nowe będziemy finansować, ale w miarę możliwości. No, taka możliwość jest, jest to kwota niewielka, nawet jak na skromne możliwości Rady Dzielnicy, także myślę, że faktycznie warto te 1000-2000 zł na ten cel. Uczciwie. Druga kwestia to Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie przesyła sprawozdanie w zasadzie z częściowego wykonania zadań priorytetowych na 30 czerwca 2013 roku w obliczu na poszczególne placówki. I proszę Państwa, wygląda tak, że niektóre placówki zrealizowały całość, niektóre jeszcze nie wstąpiły do wykonania zadań. Tam, gdzie nie, to są uwagi, które ZEO pozyskało od dyrektorów, że poszczególne zadania będą realizowane w drugim półroczu. Nie wiem, czy Państwo są bliżej zainteresowani, jakie to są kwoty i jak wygląda przebieg. Gdyby ktoś był zainteresowany, to pismo oczywiście jest w korespondencji również też w Komisji Edukacji. Trzecią kwestią, którą zwróciliśmy uwagę, ponieważ oczywiście wszystkie placówki, które przeprowadzają postępowanie udzielenia zamówienia publicznego na prace remontowe, zapraszają już teraz radnych na otwarcie ofert, ale jedno przedszkole powtórzyło się, to znaczy w czerwcu był przetarg w przedszkolu nr 22 ulica Przekopy 10 o treści wydzielenie klatki schodowej, wykonanie oddymiania, modernizacja przewodów wentylacyjnych, po czym ponownie ten przetarg się odbył 9 lipca 2013, przepraszam, było wysłane, odbył się 17 lipca 2013. Z tego powodu, że pierwszy przetarg był unieważniony. No, w takich okolicznościach dość zaskakujących, ponieważ były dwie oferty, wybrano ofertę tańszą, po czym okazało się, że obaj oferenci nie dopełnili tych specyfikacji, które tam były. Ten, który wygrał, zobowiązał się, że w takim razie to, co nie dopełnił, to wykona jakby cenie oferowanej usługi. Na to Zespół Ekonomiki Oświaty nie wyraził zgody i był skłonny przyznać wykonanie drugiej firmie,
No to znowuż ta pierwsza oprotestowała taki sposób załatwienia sprawy. W związku z tym po paru tygodniach odbył się nowy przetarg i firma, która przegrała, tym razem wygrała ten drugi przetarg, no i firma go wykonać. No i tak to się odbyło. Tutaj Państwu zwracam uwagę, że no, takie rzeczy się dzieją. To po raz pierwszy chyba był taki wypadek. No i to Państwu chciałem przekazać. I na tym wyczerpały się punkty posiedzenia i zamknęliśmy dyskusję o godzinie 18. Czy macie Państwo jakieś pytania, uwagi związane z działalnością Komisji Edukacji? Rozumiem, że nie. W związku z tym, zanim przejdziemy do podpunktu A, tak jak już mówiłem, tutaj do tego projektu uchwały został dołączony wniosek o odstąpienie od umowy określonego w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu dzielnicy 11. W związku z tym poddam ten wniosek pod głosowanie. Nie przysłuchaj tego wniosku, ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos. Nikt. Znaczy, przystępujemy do głosowania nad wnioskiem. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym wniosek został przyjęty. I przechodzimy do podpunktu A. Projekt uchwały w sprawie pracy remontowej szkół podstawowych w gimnazjum w przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2013 rok. I Pana Przewodniczącego proszę, porozumiem w imieniu grupy radnych, tak, o przedstawienie projektu. Już po posiedzeniu Komisji Edukacji Pani Dyrektor wysłała do siedziby Rady Dzielnicy 11 pismo, w którym zwracała się o przesunięcie kwoty i właśnie to jest przedmiotem, treścią projektu uchwały. Pani Dyrektor prosiła właśnie o przeniesienie środków z remontu sanitariatów na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w przedszkolu. Tutaj jest taka kwestia, że najpierw był miesiąc temu był projekt o rozszerzenie zadania remontu sanitariatów w tym przedszkolu, bo remont realizacji odbyły po stronie zewnętrznej budynku, jednak nowa, jak się okazało, pani inspektor zespołu ekonomii oświaty sprawdziła tą propozycję i okazało się to niewykonalne. Dlatego Pani Dyrektor zwraca się o wykonanie takich zadań, które będą możliwe w czasie roku szkolnego, przedszkolnego, w czasie, kiedy dzieci będą w przedszkolu, aby to nie było tak uciążliwe, żeby dzieci nie mogły w przedszkolu przebywać, także przedszkole będzie funkcjonować normalnie, a ta kwota, to jest dokładnie 10 557 zł 50 groszy, no, zostanie zagospodarowana w tym przedszkolu w ramach całej puli, z puli, która została temu przedszkolu przyznana na ten rok budżetowy. Otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Rozumiemy nikt. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie prac remontowych szkół podstawowych gimnazjum przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2013 rok. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Tym samym uchwała została podjęta.